Siemanko, tu Karol Garncarz, my jesteśmy w trakcie pierwszej gali High League. Ze mną zwycięzca dość oryginalnej, nietypowej walki, Lukas TV. Cześć, siemanko. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Powiedz mi, jakie to uczucie przede wszystkim wystąpić w takim pojedynku, bo mam wrażenie, że publiczność i chyba wy też nie spodziewaliście się tego, co was będzie czekało w klatce. Tak, ja nic nie wiedziałem, co tam się będzie działo. Powiem tak, wcześniej jak się przygotowałem, to mi bardzo się sporty walki podobały. A po dzisiaj, jeszcze dopóki wszedłem, to było wszystko fajnie, spoko, ale jak wszedłem, to ja czuję, że to, kurczę, takie emocje, ja na przykład nic prawie z walki nie pamiętam. Na walce miałem tylko jeden cel, uwalić Kosakowskiego. Było już mi obojętnie, kto wygra. Wkurzał mnie bardziej nawet niż Gargamel po tym ostatnim jego zachowaniu, tylko to miałem cel i tyle. I teraz to, nie wiem, no, wygrałem, ale... Czyli do którego momentu pamiętasz walkę? Ja pamiętam tak, wyszedłem, pamiętam tak, patrzę się na Kosakowskiego, on na mnie. O, Kobita się przewróciła. No, zdarza się. I później praktycznie nic. No, ale trzeba mu przyznać, że dobry jest walony, dobry jest, no. Czy wy się wcześniej ustawialiście, że ruszycie we dwóch właśnie na Kamila Kosakowskiego? Bo tak to wyglądało, że tylko gong zabrzmiał, a wy we dwóch na niego poszliście. Nie, ja miałem, tak jak mówię, na celu tylko ruszyć na niego. Bo nie wiedziałem, ja myślałem, że on na początku podejdzie i będzie mnie walił, zaczął jego walić. No to tyle, nie? No to na niego ruszyłem, tak jak mówię. Mi to było obojętnie, czy co wygra. Myślałem już, że Bunio później wygra. Chciałem tylko Kosakowskiego uwalić. Taki miałem cel, no. I tyle. Czyli to bardziej smakuje nawet niż zwycięstwo, że dopiąłeś swego i tego nielubianego przez siebie rywala dobiłeś? No tak, ale na pewno jest jakaś radość. Teraz to jestem zmęczony tym wszystkim, nie? Mówię, takie miałem emocje, że nie chce mi się walczyć, nie chce mi się ćwiczyć, chcę odpocząć i jakieś mam takie niedosyć, wolałbym jednak jeden na jeden, wydaje mi się, że to fajnie byłoby niż takie te. No to może trzeba dać sobie szansę i w kolejnym pojedynku stoczyć taką klasyczną walkę, jeden na jeden. Nie, może kiedyś za jakieś czasy, jeżeli włodarze będą chcieli, to może tak będzie na ten moment. Na ten moment to ja nie chcę więcej walczyć, chcę odpocząć może dla siebie i tyle. No. Czy masz kontrakt podpisany tylko na ten jeden pojedynek, czy wiąże ci jeszcze jakaś umowa na kolejne walki? Ogólnie umawialiśmy się jeszcze na więcej, ale tak na ten pojedynek i tylko i później zobaczymy, co dalej. Może będziemy walczyć, może nie i tyle. Czyli Lukas TV mimo zwycięstwa nie złapał tego bakcyla na starty w MMA? No, nie czuję tego na razie. Wolę chyba prankować ludzi i tyle, no. Czyli co, wracasz na wieś z pucharem, no, ale taki widzę nie za bardzo za radosny. No tak, no nie czuję, że zaprezentowałem to, czego się uczyłem. I to jest prawda, że jak się wchodzi, to ponad połowę się zapomina. Tak jak się uczyłem na sparingach, jak sparowałem ostatnio z Arbim, to no, szło mi, gość naprawdę kilka lat trenował z takimi kotami i szło to fajnie. A tutaj, kurczę, wychodzę i połowę rzeczy zapominam, nie? Więc... Bo tak nie wiadomo, czy się bronić, czy atakować. No zobaczymy, też... może jak jutro, pojutrze, jak będę patrzył na dzisiaj, to mimo tego, że wygrałem, to nie jestem z siebie zadowolony, że myślę, że mogłem więcej pokazać. Mimo wszystko ja ci gratuluję tego zwycięstwa, bo myślę, że zapisałeś się w jakiś sposób w historii polskiego freak fightu. Idź, odpoczywaj i myślę, że na chłodno, jeśli przeanalizujesz wszystko, to ta chętka do MMA wróci. Zobaczymy, może. Dziękuję bardzo.